na naszego miasta. Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Deka, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Dawn. I kierujemy się właśnie na lekcję szermierki z Rozą Varatre. Witajcie, wy w jakiej sprawie? Jestem umówiony na lekcję szermierki z Rozą. Geralt z Rivii, prawda? Panienka wyszła akurat na spacer w okolice Tumskiego Mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Okej. Zapowiada się ciekawa lekcja. Dzięki. No to fakt, zapowiada się bardzo ciekawa lekcja. Mam nadzieję tylko, że to Smarkula. Znaczy Smarkula, może Geralta Smarkula. Nie stwierdzi nagle, że nas wielce kocha i... I chce z nami gdzieś uciec czy coś. No cholera wie. Sami złodzieje. Zobaczymy, jak to będzie. A wy, jeżeli lubicie serię, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby na bieżąco nie przegapić żadnego odcineczka. O, tam ludzie skurwiela juniora. Właśnie będziemy musieli skurwielem juniorem też się zająć, niedługo. I... No i go odnaleźć, nie? Trzeba się dowiedzieć, co stało z Jaskrem. Gdzie jest Jaskier? Gdzie jest Ciri? Jaskier będzie miał informację o Ciri. Zapewne. Tak, podejrzewamy. Elfia krew, co? Mm. Tak więc... Ale... Zanim zajmiemy się wątkiem głównym, mamy zlecenia do porobienia i tak dalej, tak więc czeka nas naprawdę dużo... Dużo, dużo, bardzo dużo... Zmierz się ze mną! O nie, to się odpaliło. Znowu ty? Świetnej zabawy chciałem powiedzieć. Siniaki na życiu już ci przekwitły? Nie gadaj tyle, tylko stawaj, mówię. Tym razem ja górą będę. Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą z paku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegał. No dobra, niech już będzie. Baczę i zważam. Pokaż, co potrafisz. Okej. To będzie szybka walka, chciałem powiedzieć. Wystarczy ci już? Tak. Ale następnym razem? Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach. Zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No! Jeszcze się spotkamy! Oj, nie chcesz się spotkać następnym razem, cię po prostu zabiję. I tyle. No, o czym mówiłem? No, nieważne, już jesteśmy koło Rozy. Zawsze przychodzisz na spacery z regimentem Nilfgaardzkiej piechoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla twojego bezpieczeństwa, Roza. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No, ale mniejsza z tym. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Varatre, mówił, żeby... A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt z Rivii, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już, odmaszerować! Lewa, prawa! Wreszcie. No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. No się boję, kurwa. Umawialiśmy się na trening, nie na spacer. To... Oj, wiem, wiem, Geralt. Nie przynudzaj już tak, tylko chodź. Ciekawe. Kurwa, ciekawy trening. Który zrobił się spacerkiem. Po obrzeżach Nowigradu. W sumie nawet wychodzimy za Nowigrad, tak naprawdę. Oho. Widzisz, pomyślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak w powieści. No, wyciągaj miecz. Mam tylko srebrny i żelazny, a powinniśmy walczyć na drewniane. Powinniśmy. Ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno, nie? Nie chcę ci zrobić krzywdy? Nie chcę ci zrobić krzywdy. Lepiej uważaj, żebym to ja tobie nie zrobiła krzywdy. No dalej, Geralt, broń się! Co za kurwa głupota? No nic. Nigdy się nie nauczycie. O kurwa, trafiła mnie. Niemożliwe.
A, i ona tak o cały młynek potrafi mi skontrować, tak? To za kurwa głupota jebana. Już przestań! Poddaję się! W porządku? Tak. Jedyne, co poważnie zraniłeś, to moje poczucie dumy. Że co, kurwa? Swoją drogą, skąd się u ciebie wzięło takie oczywiste, zainteresowanie szermierką? Z nudów. Nie mam znajomych. Ojciec trzyma mnie krótko. Ciągle tylko bankiety i bankiety, bankiety. Nie znoszę bankietów. Rozmowy nudne, jedzenie podłe, a alkohol słaby. Właśnie. No, a z mieczem w ręku mogę się przynajmniej trochę wybiegać. Wyżyć. No, coś w tym jest. No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. Roza? Aha, no zaraza tak. Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, Far Atre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. No, to też jest fakt, Geralt, że Far Atre... Nie mogła odejść daleko. Urwie ci łeb. W tę stronę jest 7 kotów. Ta postanowiła jeszcze poszaleć. A to ci... Spryciula, co? Poszła na drineczka. Zachleje się w trupa, będziemy nieść. Kurwa, księżniczkę. Do domku. Chyba, że... O kurde, co tu się wyprawia? Żart? A, daleko się zapuściłaś od Nilfgaardu, słoneczko. Spaniaszki jakieś. Tam wrócisz. Upite. To córka ambasadora Far Atre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz. Poza tym, że się skumałeś z czarnymi. No tak. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Wiedźmina to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą bystyjką... No, to już my się rozprawimy. Nauczysz ci łapy? Sprawiłeś panience przykrość. Przeproś ją teraz. Najładniej, jak potrafisz. Panienka wybaczy. Przepraszam po stokroć. Bądź grzeczny, jak twój kolega. Ukłoń się i zjeżdżaj być patriotą gdzie indziej. Króciutko, kurwa, dobrze. Lukas i Kobe, zapamiętam te imiona. A jak już zajmiemy Nowigrad, znajdę ich i się z nimi policzę. Spokojnie, nic ci w końcu nie zrobili. Podnieśli na mnie rękę. To dość, żeby im tę rękę odrąbać. No tak. I ty się dziwisz, czemu miejscowi nienawidzą Nilfgaardu? Myślałam, że jesteś inny niż reszta Nordlingów. Że nas rozumiesz. Nasze pojęcie sprawiedliwości. Ale widzę, że się pomyliłam. Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. Też mi się tak wydaje. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku. A to kurwa jaka... I to jest właśnie to, że... Że kurde... Nilfgaard się... Ludzie z Nilfgaardu się dziwią. Czemu nas tak tutaj nie lubią? Mój dziadek stało się coś, chory. Do niczego nie doszło tak naprawdę. Fakt faktem. Oni zrobili bardzo źle. Nie powiem, że nie. Nie powinni tak zrobić. I powinna za to spotkać kara. Ale nie śmierć. Dobra, wiedźmińskie zlecenia. Bestia Zdobrowa, to nie. Też Biała Dama. Uda się za dnia na targowisku i porozmawiaj z kimś tam. Śmiertelne... rozkosze. Na miejskiej tablicy ogłoszenia wiedźmin znalazł coś, co go intrygowało. Okazało się, że utrzymanie porządku w Nowigradzie nie jest jedynym problemem miejskiej straży. Dobra, pójdziemy, zrobimy to. Gdzie to jest na mapie? O cholera jasna, tu też coś jest. Wściekłe pięści tu są, a tutaj? Biała Dama jest. Tutaj mamy opiekuna lasu. Tu jest po nitce do kłębka. Porozmawiaj z zarządcą slumsu. O właśnie, tego zadania szukałem. Jeżeli nie wiecie, co to jest za zadanie, a możecie nie wiedzieć, w okrawkach podłej dzielnicy Nowigradu wiedźmin przyjął zlecenie na potwora mordującego nocami ludzi. Geralt nie podejrzewał jeszcze, że historia, która zaczęła się w slumsach, doprowadzi go na salony. No,
Tak więc natknęliśmy się na to zadanie zapewne na którejś z tablic. Zresztą chyba nawet tam to pisało. I tyle, nie? I idziemy teraz do zarządcy slumsów. Pogadać z nim, żeby się dowiedzieć, co tu się wyprawia, co jest do zrobienia, jaką robotę trzeba zrobić, co ludziom zagraża. No, tutaj też mamy jakiś wykrzyknik, ale to nie na teraz. Łaskawcu, czy będziesz na tyle uprzejmy? Lizodup. Tamto zadanko zrobimy sobie później, kiedy indziej. O, i mamy zarządcę slumsów. Nie lubimy tu włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia, ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Ciekawe. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów? To czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś on sam... Nic nie robi. Nadzoruje. W rzeczy samej. No. Nadzoruje sobie, kolega. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Ktoś się... Co? Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Ciekawe. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Cholera. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, żebrak, o, tam, ale porządny. Ciekawe. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Eustachy. Dobra, to idziemy zobaczyć Dzięki. Zwłoki w takim Bywa. Razie. Znale miejsce zbrodni za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Dokładnie, idziemy. Wszystkie drogi prowadzą do Mahakamu. Oho, tutaj mamy ślady, ale te ślady... Najpierw zwłoki, a w sumie najpierw pozbieramy sobie alkohol, jaki tutaj jest dookoła. No Tadeusz też... Kurde, jakąś chrypę znowu dostaje. Tadeusz też sobie weźmiemy, chciałem powiedzieć. Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. Wampir? Ciekawe. To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. Potwór był to ranny, ktoś musiał go dziabnąć. Fledera, a więc Ekkima. Ekkima. Wampir niższy, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Pytanie, gdzie ta Ekkima teraz nam zniknęła, co? Tutaj się powspinała trochę. Tu chłopom trochę poprzeszkadzamy, raczej się nie obrażą. Okej, na drugą stronę, co? Pewnie tak. No to płyniemy. Może w tym młynie siedzi? Może tak być czasami. W sumie nie zdziwiłbym się, gdyby tu miała swoje leże, czy cokolwiek. Gdzieś, coś, ten... Tu jest krew, czyli jesteśmy w dobrym miejscu, bo ta Ekkima krwawiła. O właśnie, i nawet są ślady już. Zajebiście, jesteśmy na miejscu wtedy. Czyli miałem rację. Ten młyn tutaj to będzie pewnie leży potwora. A ja pozbieram sobie wszystko dookoła tutaj, co mam. Zapiszę sobie gierkę, wypiję sobie wodę i wchodzimy. Okej, Geralt zaczął kręcić. Użyjemy sobie Quena i może... Bo ktoś już tam walczy tak swoją drogą, już ten fakt trochę pominąłem. Mamy tu na pewno gdzieś olej przeciwko wampirom. O, i nawet mamy ulepszony olej przeciwko wampirom. Nice. F5, o jest... O cholera, co jest? Lambert! Witaj, przyjacielu! Ekkima silna? Nie wydaje mi się. Biorę wszystko. Chyba zdążyłem. Witaj, Lambert! Dwóch przyjaciółów. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię.
Ale mam tu sprawę do załatwienia. Okej. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Ta twoja sprawa do załatwienia. To coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, niech stracę. Dołączę do ciebie. Chcę jeszcze pozbierać tutaj, co jest w tym domu. Niech będzie, byle niedługo. Wiesz, gdzie urzęduje nadzorca? Tak, uciąłem sobie tam pogawędkę z jednym strażnikiem. Do zobaczenia. Już, Lambert, momencik. Ja chcę sobie tylko stąd wszystko pozbierać, bo tu mogą być rzeczy, które mogą się kiedyś przydać, a ja później będę narzekał, że tego nie mam i będę chodził po jakichś różnych alchemikach czy po handlarzach, żeby kupić to. Już w sumie nieraz tak było z moimi wcześniejszymi przejściami. Właśnie tak sobie nie zbierałem za bardzo i potem się okazało, że tu jakiegoś kwiatu nie ma, tu czegoś. I trzeba było kombinować kasę. Potem się okazało, że nie ma, jak kupiłem składniki, że nie ma kasy na wytworzenie czegoś. I tak, ale w tej grze nigdy nie zabrakło mi jednego alkoholu, kurwa. Alkoholu to jest naprawdę pod dostatkiem. Dobra. Lecimy. Lecimy dalej. Czy Geralt potrafi się tak wspiąć? Potrafi. Zajebiście. A tu są ślady te jakimy. Ale jak wyryte, kurde. Ile ona ważyła? Tonę? Masakra. Normalnie w drewnie. Chodźmy po nagrodę. Pewnie. Chodźmy. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja. Wchodźcie. Okej, coś mi się wydaje, że Lambertowi zależało na tym, żeby wejść do środka. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić z tonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! Okej, czyli coś wie, ale nie powie. Bo inaczej to by... No... Tak by się nie zachowywał raczej. No, czyli strażników czeka srogi wpierdol właśnie. Proszę bardzo, na sam początek możecie sobie płonąć. Jep! O, unik! Haha, żartowałem! Jeden już leży, drugi skontrowany. Trzeci płonie. Jep, jep. I trochę młynka może byśmy mu zasadzili na łeb. I proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Wszyscy nie żyją. A my tu mamy dużo dóbr. Ametystowy pył. To jest coś, co się na pewno przyda. I drugi ametystowy pył. No i bajka. To zapewne nie wejdziemy, co? O, potrzebuje klucza. Klucz pewnie ma nadzorca. Zgaduję, że... Że do nadzorcy już nigdy więcej nie zobaczymy. Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Jest. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. Ouu. To morderstwo było konieczne? Tak. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak, do zobaczenia.
proszę, żeby mnie stąd nie wywaliło. Zobaczyć, czy nasz nadzorca ma klucz. Dziękuję. Gdzie leży nasz nadzorca? Nie mam zielonego pojęcia. Kurde, Geralt, gdybyś ty nie gasił, tylko wszędzie jak idzie. Kurwa. Oho, chyba ktoś tutaj idzie. Chyba będzie więcej walki, ale to mniejsza z tą walką. Gdzie jest nasz kolega? Truchło nam uciekło. Nie ma tu, ale jazda. No szkoda, bo raczej dalej nie mam klucza, żeby wejść tam, gdzie chciałbym wejść, nie? Może nawet nie będzie te drzwi były, cholera jasna. Tutaj. A nie, nie tutaj. Ty, gdzie ja kurwa jestem? A tutaj, nie. Kurwa, zgubiłem się w chuj. Dobra, mniejsza z tym, wyjebane. Idziemy do siedmiu kotów. Puchalo płotka. Poprosiłbym, abyś tu przybyła. Naprzód! Dobra, no i lecimy do siedmiu kotów. Ciekawe, o co tu chodzi z tą wien, z tym gościem, który właśnie przecież miał ducha tak naprawdę. Ty, to jak było z tym poltestem? No jedź, jedź, płotka. No, czemu zabił tego... No fuck, no. Czemu zabił tego gościa? Czemu to morderstwo było konieczne? Co chce od wien i czemu szuka Beltrama Taulera? Baltrama Taulera? Jakoś tak on miał na imię. Pod moim łóżkiem zaląg się pozór. Szybki zapis i wchodzimy. O co tu chodzi, Lambert? Tłumacz się. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Długą, ze szczegółami najlepiej. Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły kota. Z tego co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Okej. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu do pięt. Okej, dzięki. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. To fakt. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnej. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Dobra, idziemy. Ciekawe, co Wien wyśpiewa w takim razie. Wien? To jest fistech, czy czego chcecie? Ciekawe. Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam.
Co znaczy, że się zmienił? Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Ciekawe. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. Gdzie znajdziemy tę Selize? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selize zawsze miała zły gust. Nieźle. O, gdzie znajdzie... Przyciski. Potrzebujemy informacji o Hammondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hanza się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. Piratem, o proszę. Jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. Ciekawe. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze 100 kroków trafiałam z łuku w wróble, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał tę pizdę Selize. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może nie pamiętam. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Wydaje mi się, że to, co teraz się z nią dzieje, jest o wiele gorsze od śmierci. Nie, Lambert. Racja. Lepiej ją tak zostawić. Dokładnie. A moje pieniądze? Skurwysyny. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Pójdź na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selize. Spoko, pogadamy później zapewne. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę, powodzenia. W karczmie nigdzie. Okej. Okay. Niezła nazwa. Znajdź statek, który zmierza na Skellige. Takowy statek poszukamy, kiedy będziemy chcieli się przenieść na Skellige. A póki co w sumie tak sobie myślę, że mamy już 30 minut nagrania i możemy się zająć tamtym. Jak dorosnę, zostanę rzeźnikiem. A płotka stupiłaś, woda, jo. Dobra, tylko teraz mi stąd wyjedź jak najrychlej, dobra. Tak sobie pomyślałem, że skoro mamy już pół godziny nagrania prawie, to możemy się zająć tym wykrzyknikiem, którego przejechaliśmy, czy tam przeszliśmy dzisiaj już niejednokrotnie. Tak więc zobaczmy, co tam będę chodzi. Będę miał na ciebie baczenie, białokosy. Oj, tam pierdolisz, strażniku. Cóż ty chcesz, Rostan? Czego ode mnie chcesz? Jestem Rostan Muggs i potrzebuję pomocy w ważnej sprawie. Ciekawe. Cóż to za sprawa? Co to za ważna sprawa? Przybyłem tu w interesach. Niestety po drugiej stronie rzeki, na końcu mostu, zostałem napadnięty. Zdzieliłem rabusia w łeb butelką zacnego krasnoludzkiego trunku, ale napad częściowo się powiódł. Powiesz mi wreszcie, o co chodzi? Krótko i zwięźle. Złodziej uciekł z moimi dokumentami. Bardzo ważnymi dokumentami. Chciałbym, żebyś je odzyskał. Okej. Okay. Za darmo nie pracuję, no właśnie. Za darmo ci nie pomogę. A to ja wiem. Jak świat światem, Wiedźmin za darmo palcem nie kiwnął. W podeszwach butów ukryłem garść koron. Dam ci je w zamian za dokumenty.
Zobaczę, co da się zrobić. Zobaczymy, a póki co idziemy na miejsce. To może być moja ostatnia nadzieja. Jeśli mu się nie uda, to już nie wiem. Jeśli mi się nie uda, to już nie wiesz? No, kolego, zobaczymy, co tu się w ogóle wydarzyło. O co tu chodzi? Oj, mamy jakąś krew. Nic tak nie śmierdzi jak krasnoludzki samogon. A nie, to samogon. No, jest też butelka. Mux został zaatakowany w tym miejscu. Niby jo. O, proszę, mamy już nasz ślad. Smród samogonu. Krasnoludzkiego. Zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Co odkryjemy? Co wzięliśmy? Jakiegoś kwiatka? To był biały mirt, tak mi się wydaje. Okej, okay. Gdzie to nas prowadzi? Tu już jest karczma. Uno momento. Tutaj. A, do tego kolegi, do Gerda. Oddaj dokumenty, złodzieju. Ja złodziejem? Przecież uczciwie wygrałem je w karty. O, proszę. Mógł stwierdzić, że został napadnięty. Przegrał! Zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zdzielił mnie butelką w łeb. Ledwie tutaj uciekłem. Ile chcesz za te dokumenty? Ja tam czytać nie umiem, ale widzę pieczęcie i wiem, że to nie byle co. Nie sprzedam ich pierwszemu lepszemu. No to powiem ci tak, niby moglibyśmy grać u mnie w karty, ale nie chce mi się grać w karty, więc po prostu... Musisz mi oddać te dokumenty. Tak, bezwzględnie. No właśnie. Bezwzględnie oddawaj. Dziękuję bardzo za współpracę, kolego ty. Tylko szkoda, że krasnolud tak no, w chuja trochę pocisnął, mógł od razu powiedzieć, że przegrał kurwa w karty i... No w sumie wtedy to byśmy mieli wyjebane tak naprawdę, jakby nie patrzeć, co to Geralta by obchodziło, że ktoś przerżnął dokumenty karty, kurwa, i teraz ma się odzyskać. Co to za zlecenie takie? Kurwa, porządek no, musi być. Powiedzmy, że no, chłop jednak uczciwy je wygrał w karty. Strach, no teraz na ulicę wyjść. Teraz nawet odpierdolił i no zobaczymy, co nam teraz powie. Znalazłem rabusia, który zabrał twoje dokumenty. Nie może być. W takim razie chodźmy do niego. Przyciśniesz go, a ja wezmę co moje. Spokojnie, ten człowiek twierdzi, że nie napadł na ciebie. Mówi, że przegrałeś dokumenty w karty. Bezczelny typ. Ale ciotka Rosalia zawsze powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dokumenty należą do mojego pryncypała. To akt własności kamienicy w Wengerbergu. Trochę mnie poniosło, napiłem się i... Faktycznie przegrałem je w karty. O kurwa. A potem rozbiłeś butelkę na głowie zwycięzcy. A co miałem robić, skoro nie chciał ich oddać po dobroci? Potem ta szuja wyciągnęła broń i uciekłem. Jednakowoż bez tych papierów nie mam po co wracać do domu. Masz te swoje dokumenty. Masz. I płać. A pewnie, że zapłacę. Nie inaczej. Dam ci wszystko, co mi zostało. To ciekawe, za co wyruszysz do Wengerbergu. Aj, krasnoludy. Dobra, widzowie. Ja będę się z wami żegnał w tym odcinku, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, nie przegapić żadnego odcinka. No i dajcie znać w komentarzach, jak podobał wam się odcinek. Do następnego, cześć!